Przeszło 12-krotnie w stosunku do ubiegłego roku wzrosła liczba wraków usuwanych z kieleckich ulic po interwencji strażników miejskich. W 2018 roku odholowano 7 takich pojazdów w drodze dyspozycji. W tym roku do końca października było ich już 85, z czego 19 odholowano, zaś 66 to pojazdy usunięte przez właścicieli po interwencji strażników. To efekt reorganizacji w jednostce i przydzielenia odpowiedzialności za realizację zadania jednemu funkcjonariuszowi, co przekłada się na efektywność, mówi Renata Gruszczyńska, komendant Straży Miejskiej w Kielcach. To jest praca, której efekty widać dopiero po wielu miesiącach bardzo dokładnego, takiego żmudnego sprawdzania dokumentacji, korespondencji, dochodzenia do tego przede wszystkim, kto jest właścicielem. I finałem tej długo, wielomiesięcznej pracy jest dopiero usunięcie pojazdu z terenu naszego miasta. Aby Straż Miejska mogła działać, musi zacząć od ustalenia, kto jest właścicielem i czy dany pojazd nie jest wykorzystywany. Jeżeli pojazd taki nosi znamiona nieużywania go przez długi okres czasu, nie ma powietrza w oponach, szyby są rozbite, wiele innych rzeczy, które mogą na to wskazywać, podejmujemy wtedy działania zmierzające do usunięcia takiego pojazdu. Bezcenne są również informacje od obywateli i mieszkańców, którzy widzą, że ten pojazd faktycznie długo już stoi, nie jest użytkowany. Pierwszym krokiem jest pozyskanie informacji, czy pojazd jest zarejestrowany, kto jest jego właścicielem. Jakie koszty gmina ponosi z tytułu usuwania wraków? Jeśli chodzi o koszt usuwania pojazdu na parking strzeżony, czyli koszt tak zwanego holowania, leżą one po stronie właściciela pojazdu. Właściciel pojazdu przed odebraniem pojazdu z parkingu jest obciążany kosztami zarówno usunięcia pojazdu na parking, jak i przebywania tego pojazdu na parkingu. Natomiast jeżeli taki właściciel nie zostanie odnaleziony, to pojazd przechodzi po 6 miesiącach na własność Skarbu Państwa i są to rozliczenia już między gminą a właścicielem parkingu. Często takie wraki to pojazdy należące do osób starszych, które już nie jeżdżą. Zdarza się też, że auto stoi i niszczeje gdzieś w pasie drogowym, ponieważ zmarł jego właściciel. Wtedy docieramy do prawowitych spadkobierców, ale wszystko jest uzależnione od tego, czy sprawy spadkowe zostały już załatwione i osoba, która dziedziczy, posiada dokument na to, że jest właścicielem danego pojazdu. To jest uzależnione od tego, że wtedy możemy takiej osobie nakazać usunięcie tego pojazdu, a jeżeli nie jest właścicielem, no to jest taka patowa sytuacja, która niestety w czasie tą interwencję wydłuża i trwa to często nawet ponad rok czasu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku wraku, na który z patrolem Straży Miejskiej natrafiamy w osiedlu na Stoku. Właściciel pani zmarł i żona chciała sam sprzedać, nie wolno, musi przepisać ten samochód z męża na żonę. Postępowanie spadkowe musi być, tak? Tak. I te spadkowe i tak stoi, wie pani. I kolejny przykład, tym razem na osiedlu KSM. Ten Ford Transit wykorzystywany jest jako miejsce noclegu dla bezdomnych. Dobiega końca konieczna w tym przypadku procedura. Ponieważ właściciel pojazdu nie odbiera korespondencji, niebawem wrak będzie odholowany na parking. Aby pojazd mógł stać w pasie drogowym, musi mieć ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie OC. Kara za ich brak wynosi nawet ponad 4000 zł.